Dzień dobry, Jacek Pożycki, gościox.pl. Dzisiaj naszym gościem jest pan Paweł Lewicki, specjalista do spraw uzależnień, terapeuta uzależnień. Tak. Zgadza się. Alkoholizm, nikotynizm, narkomania, uzależnienie od zakupów i wiele, wiele innych. Tak? Tak, moglibyśmy sobie wyliczać jeszcze dużo więcej. Tak, zajęlibyśmy 15 minut. Byłoby 15 minut wyliczania tego, co może być uzależnieniem, a co nim nie jest. Nie? Ale... Tak, więc właśnie, jak to jest, że mówimy o uzależnieniu? Kiedy się człowiek uzależnia? Czy można takie ogólne pytanie na początku zadać? Czy mamy takie momenty, kiedy człowiek ma większą predyspozycję do uzależnienia albo cechy charakteru, które jakoś... To jest trudne pytanie, tak łatwo nie da się tego zdefiniować. Natomiast myślę, że takim jednym z kryteriów, które definiuje problem albo określa problem, to jest wtedy, kiedy człowiek traci kontrolę nad substancją, nad zażywaniem substancji, bądź nad konkretnym zachowaniem. I to jest coś takiego, co daje taki sygnał, że jest coś nie w porządku, bo kiedy się patrzy pod kątem objawów, i tych objawów jest 6, które się bierze pod uwagę, jeśli chodzi o uzależnienie. To jest kwestia takiego przymusu używania, czyli głodu alkoholowego, narkotykowego. Kwestia utraty kontroli, to co, o czym mówiłem właśnie przed chwilą, bo bardzo ważny taki objaw. Zespół abstynencyjny, czyli to, co się dzieje po odstawieniu substancji, bądź wycofaniu się z jakichś zachowań. To także będzie picie czy branie narkotyków, mimo wiedzy o szkodliwości. Wiem, że mi to szkodzi, a w to wchodzę. Nie? Czyli mam konkretne przesłanki, które mówią, nie powinieneś tego robić, a mimo tego w to wchodzę. No i też taka koncentracja życia wokół picia, wokół brania narkotyków, że właściwie człowiek, który kiedyś się czymś interesował, coś było dla niego ważne, nagle traci to ze swoich oczu i poza braniem bądź piciem czy graniem, czy zakupami, jak pan powiedział wcześniej, nie widzi w ogóle żadnego innego sensu funkcjonowania, więc wchodzi w uzależnienie jako coś, co staje się jedyną taką alternatywą na to, jak to życie sobie układać. I to jest te 6 objawów. Diagnostycznie 3 lub więcej określa uzależnienie, czyli jeżeli występują 3 lub więcej z tych objawów, można mówić, tak bardzo ogólnie sprawę badając, można mówić o kwestii uzależnienia. 3 lub więcej z tych 6, które to jest klasyfikacja, która definiuje pewne stany chorobowe i określa je w oparciu o objawy, czyli nie jakieś przypadkowe obserwacje, czy nie domniemanie, czy nie hipoteza, ale konkretne objawy, które świadczą o chorobie. A czy można powiedzieć, że każdy człowiek jest w jakimś stopniu uzależniony od czegoś, czy to byłoby zbyt dalekie? Można by taką tezę było postawić i ona by była ciekawa. Można by pewnie też jakoś obronić, znaleźć argumenty na to, na słuszność takich, ale ja myślę, że bardziej to, o czym już rozmawialiśmy wcześniej dzisiaj, nie bardziej bym szedł w kierunku tego, kiedy zaczyna się poprzez utratę kontroli bardzo konkretna szkodliwość, która powoduje, że człowiek nie jest w stanie funkcjonować społecznie z ludźmi, z rodziną, ale też sam ze sobą nie jest w stanie funkcjonować w jakiejś takiej zgodzie wewnętrznej. Nie? Czy to brak zgody wewnętrznej powoduje, że sięgamy po coś, po jakąś substancję, mimo że wiemy, że to najprawdopodobniej nam zaszkodzi? Tak? No bo przecież słuchamy o tym, że alkohol jest zły, narkotyki są złe. Inne rzeczy, tak? Najczęściej ten alkoholizm czy narkomania to jest taki trochę wierzchołek góry lodowej, nie? Gdzieś tam ona to jest widoczna. Nie? Natomiast pod tym kryją się wiele, wiele innych kwestii, które pokazują, że człowiek jest w bardzo konkretnym kryzysie, jest w bardzo konkretnej takiej sytuacji, gdzie no, nie daje sobie rady z rzeczywistością, z życiem. Mhm. Czyli kupuje te 5000 par butów, tak jak pan wcześniej powiedział, tak? Przed chwilą. Na przykład. Bo co? To jest niezgoda na samego siebie, tak? To są jakieś problemy emocjonalne, wyrównujemy sobie jakieś deficyty? Myślę, że niezgoda na samego siebie też gdzieś, ale to też, jak pan miał okazję porozmawiać z takim człowiekiem, który wychodzi z uzależnienia, też często jest jakiś deficyt rodzinny, czyli bliskości w rodzinie. To jest czasami w ogóle kwestia zagubienia się w świecie, który pędzi. Nie? To też dużo ludzi dzisiaj... Czyli rodzina może być funkcjonująca, taki, a później się może być pojawia tak, że, może być tak, że no niekoniecznie, bo to takie założenie, że tylko tam, gdzie istnieje tak zwana patologia, tam występuje uzależnienie, a możemy pójść w kierunku takim, że patologia występuje wszędzie. Można elementy patologii znaleźć w każdej rodzinie, w każdym systemie rodzinnym. Natomiast bardziej bym zwrócił uwagę na to, że człowiek czegoś szuka, albo sobie z czymś nie radzi, nie może czegoś znaleźć, nie radzi sobie z życiem, z tym, co go otacza i wchodzi w coś, co daje mu tą chwilową możliwość odreagowania, nie? Czyli wejście przyjemność na przyjemność. Tak? Właśnie, to takie hedonistyczne czasami z początku, nie? Gdzie wchodzę w przyjemność, która z czasem staje się koniecznością. Bez tej przyjemności, która była na początku. Później ta konieczność powoduje brak kontroli nad życiem, tak, i prowadzi do jakiejś... Ta konieczność
tu też mówimy o uzależnieniu tym fizycznym, psychicznym, gdzie ta konieczność staje się niezbędna, dlatego że nie jestem w stanie w ogóle wyobrazić sobie takiej sytuacji, gdzie mogę żyć bez tego zachowania czy bez tej substancji. Ona jest tak niezbędna, nie ten w kwestiach głodu alkoholowego, głodu narkotykowego, pokazuje, że nie jestem w stanie bez tego funkcjonować. To jest mi niezbędne. Na każdy dzień wstaję rano, już muszę wchodzić w taką nałogowość, bo nie jestem w stanie normalnie sobie z tym życiem poradzić. Już nie jest ta przyjemność pierwotna, która na początku była, nie? W takim, powiedzmy, okresie picia czy tam brania towarzyskiego, nie? Ale to staje się koniecznością, kiedy najczęściej w samotności, sam, we własnym domu gdzieś się truje, bez jakiejś w ogóle możliwości widzenia czegoś innego, że nie ma nic innego, tylko jest to pustka, nie? Pustka, którą sobie chcemy zapełnić. Pustka, no taka pustka. Pan pracuje 18 lat już, tak? No około 18-19 lat będzie gdzieś tak. Kto do pana przychodzi? Z jakimi problemami? Bo tak sobie myślę, że to będzie takie proste, że jeżeli uzmysłowimy sobie, jakie są problemy, które powodują, że ludzie sięgają po coś, to jeżeli będziemy ich unikać albo próbować profilaktycznie zadziałać, to wtedy nie będzie tej drogi wstępowania na uzależnienie, ale to jest pewnie zbyt prosta droga. Ale no, z jakimi problemami przychodzą do pana ludzie? Bo wiadomo, że tym wierzchołkiem jest uzależnienie, ale to uzależnienie jest pochodną czegoś. A tak? Czyli wie pan, przychodzą ludzie tacy jak pan i tacy jak ja. Tacy sami, nie? Którzy gdzieś tam na etapie swojego życia uwikłali się w zależność, nie? Albo od substancji, albo od jakiegoś zachowania, nie? Bo są tacy ludzie jak my. Czy można powiedzieć, że każdy z nas gdzieś ma przed sobą takie ryzyko wejścia w uzależnienie, nie? Więc to są ludzie tacy jak my. My mamy też różne problemy z różnymi sytuacjami, sobie nie radzimy. Wtedy sięgamy, tak? Tak, nie tak. Możemy w ten kierunku pójść. Nie? No to kwestia znieczulania się alkoholem, przecież to ja mam już prawie 50 lat. Ale pamiętam sytuację sprzed wielu lat, kiedy alkohol był normą, która cały regulowała, jak się tam powiedzmy, na nastroje. Imprezy rodzinne, nie, osoby, ja nawet pamiętam. W pracy, prawda? To było nawet w pracy to było normą gdzieś. To było normalne, nie, że to było można, znaczy normalne. No. Nienormalne było przyzwolenie na to, że to tak się można było, nie. A dzisiaj to się trochę zmienia też, bo gdzieś ta świadomość wzrasta jednak społeczna. I to widać, że ci ludzie też no, gdzieś już wiedzą, jak szukać pomocy, wiedzą, gdzie się zwrócić. No i trafiają do poradni, do ośrodka i tam z kogoś spotykają takiego jak ja, który nie jest ekspertem od ich życia. Bo oni są ekspertami od swojego życia. Ja mogę być osobą, która im potowarzyszy przez jakiś czas, nie? Żeby sobie to życie według swojego pomysłu, co jest ważne, poukładać. Nie? Ludzie tutaj przychodzą do pana, czy zgłaszają się jakoś do pana, bo wiedzą, że mają problem, czy rodzina im wskazuje, że jest różnie, problem? Są osoby, które przychodzą same, bo rzeczywiście widzą, że ten problem jest i sobie nie radzą z tym, bo mają próby wychodzenia z tego, które po raz kolejny jest próba i to się nie udaje, więc poszukają pomocy, że instytucja, czy jakieś miejsce, czy osoba będzie w stanie w tym pomóc. Nie? Drugie osoby, które się pojawiają, to takie, które są gdzieś przez rodzinę bliskich motywowane, tak ładne słowo, motywowane, czasami przymuszone, czasami są przymuszone. Gdzieś tam te osoby współwłaśnie wchodzą i one gdzieś pomagają, żeby tutaj wyjść z tego problemu. Są osoby przymuszone sądownie, czy przez jakieś gminne zalecenia, to też różnie. Skuteczna jest terapia? Myślę, że takie kiedyś zdanie powiedział mój wspólnik, że skuteczność jest stuprocentowa pod jednym warunkiem, że pacjent czy osoba, która leczy się, jest w 100% zaangażowana. No, jak pan popatrzy na statystyki, są różne, nie? One są różne. Dla mnie to jest skuteczna terapia. Terapia jest skuteczna dla osób, które chcą poradzić sobie z tym problemem. Możliwości jest dużo, metod, mnóstwo w tej chwili. Jakie są metody, warunki skutecznej terapii? Skuteczna terapia to w Polsce, to co mamy w ofercie, to mamy oddziały stacjonarne, czyli mamy możliwość leczenia się stacjonarnego, czy to w takim czyli systemie. Detoks, tak? No, to jest jeszcze inna, jeszcze inna. To kwestia odtruwania organizmu, to są ośrodki detoksykacyjne albo niezależne, samodzielne, tak jak to jest w Bielsku-Białej na przykład, albo takie przeszpitalne. W Cieszynie czasami też są osoby, które są odtruwane. Potem terapia stacjonarna, taka no tutaj w Skoczowie na przykład 7 tygodni, od 6 do 8 tygodni takie leczenie stacjonarne osób uzależnionych od alkoholu. W przypadku narkotyków czasami to jest 12 miesięcy. Kiedyś wiele lat temu, pamiętam jeszcze czasy, kiedy to był jeszcze dłuższy okres, łącznie z hostelem i takim wychodzeniem takim readaptacyjnych osób, które były uzależnione od narkotyków.
Terapia stacjonarna to jest to, co się dzieje w zamknięciu, potem osoba wychodzi, ma możliwość kontynuowania tego w systemie ambulatoryjnym. To jest poradnie leczenia uzależnień. W większych miastach na ogół te poradnie funkcjonują dobrze w Polsce i to są takie te miejsca, gdzie osoby są przeszkolone, świadome tego, co robią i na pewno osoba, która szuka w jakiejkolwiek poradni pomocy, to tą pomoc uzyska. Też można ominąć tą drogę, jeżeli powiedzmy ktoś w miarę sprawnie jest w stanie wyjść samodzielnie tylko w systemie ambulatoryjnym, czyli bez zamykania się, to też jest taka możliwość wchodzenia w takie grupy, gdzie ludzie gdzieś przy wsparciu dochodzą i powiedzmy korzystają z takiej obsługi ambulatoryjnej dochodzącej, czyli są terapie grupowe, terapia indywidualna, też taka możliwość istnieje. Są jeszcze taka rzadkość, właśnie dzienne oddziały odwykowe, to w tej chwili w Czechowicach, w Bielsku, nie wiem gdzie tu jeszcze, po 8 godzin każdego dnia jestem w terapii. Potem wracam do domu. Nie? Tak każdego dnia muszę pójść na terapię, działam terapeutycznie i wracam do domu. Sobota, niedziela wolna. Nie? Też taki system gdzieś się znajduje. Myślę, że czasami to jest takie dosyć ciekawe też rozwiązanie dla osób, które niekoniecznie chcą być w stałym zamknięciu, a też nie, ten system taki ambulatoryjny spotkań 2-3 razy w tygodniu może być niewystarczający, więc mają też taką możliwość. Czyli ta oferta jest dosyć spora. Jeżeli ktoś chce, zawsze, to ma zawsze. Tutaj jak ja obserwuję Śląsk, no to jest możliwości bardzo dużo i tutaj. Głównie mówimy o alkoholu, o narkotykach, tak. O dopalaczach. Też. Temat rozległy, ale jest też zakupoholizm. Może być też. Tak. Uzależnienie od sieci. Może co bym pan jeszcze wskazał na drugą rękę? Od pracy. Od pracy. Nie. Pracoholizm. Od hazardu. Od hazardu. Też. Od w ogóle, jakiejś przyjemności jeszcze? Od przyjemności, w ogóle od posiadania pieniędzy na przykład. Nie? Takiego wyścigu szczurów, że muszę gromadzić. Od seksu? Muszę coś. Od seksu także, oczywiście, że tak. Cały boom po portali internetowych, które zachęca do wchodzenia w tego typu zachowania, jest ogromna gałąź. Rzadko się zdarza, że ludzie są uzależnieni od jednej substancji czy od jednej rzeczy. Czasami to bywało, że łączą. Bywa tak, że to jest jedna substancja, bywa tak, że to są mieszane. Czasami jest też taka skłonność do zamieniania sobie jednej substancji na inną, bądź zachowania jednego na inne, to bardzo różnie to się kształtuje. Jest i tak, więc tutaj tych możliwości. Człowiek jest nałogowy, nie? Więc w zależności od tego, w co by wchodził, to gdzieś zawsze będzie sobie podbijał ten nastrój i wchodził w różne zachowania niebezpieczne. Nie? Czyli najlepiej być uzależnionym od codzienności i przyjąć, że codzienność to jest nasze życie, tak? Ja myślę, że najlepiej byłoby nie dać się uwikłać na tyle, że sam nie będę w stanie wyjść z jakiegoś miejsca, nie? Czyli wejdę w jakieś zażywanie. No nie każde użycie prowadzi do nadużycia. Nie każde użycie, nie? To, że pan pija, ktoś pije alkohol, nie znaczy, że on się uzależni, nie? Biologicznie. No jest mnóstwo ludzi, którzy... Bo psychicznie może się uzależnić. No, psychicznie może, ale jest mnóstwo ludzi, którzy korzysta z alkoholu i nie dochodzi do uzależnienia. Ryzyko gdzieś zawsze jest. Nie? A młodzi ludzie? Też w tej chwili. Mhm. Spora część młodych ludzi. Czy mają problem, albo co będzie problemem największym? Co będzie na przyszłość. Nie? To wyobraźmy sobie taką sytuację zupełnie hipotetyczną, że nagle nie ma internetu. No tak, to dla wielu jest problem. Na przykład, nie? Że nie ma zasięgu w telefonie. Nagle, nie? Ja się na przykład bardzo cieszę, kiedy wyłączam komórkę, ale to może... To jest fajne doznanie, nie? Bo tak. To jest ta ulga wolności, że nie jestem... To właśnie to jest to, wychodzenie z uzależnienia. Jestem wolny, nie? Boję się, że się uzależnię od wolności. To może być. Pan, wolność, ale można być wolnym do picia, wolnym do ćpania, wolność do zażywania i wolnym od. Nie? I to jest wolność, to jest wolność. Nie? Dwa rodzaje wolności zupełnie różnie definiowane i pojmowane. Nie? Jedna wolność pana wpycha w to, że pan za jakiś czas ma tą wolność tak skonstruowaną, że bez zażywania nie jestem w stanie funkcjonować. Nie? A wolność od to nie pozwolę, żeby coś mnie zniewoliło na tyle, że nie będę samodzielny, nie? Że będę zależny od czegoś. Nie? Uzależniam się, czym zależny jestem od jakiegoś zachowania, zależny od substancji. To jest ta pułapka. Nie? Żeby nie wpaść w pułapkę, to na zakończenie chcę pana zapytać o przypadek, który panu utkwił w pamięci, bo był zakończony sukcesem albo właśnie zakończony
porażką tego, kto był uzależniony i była to taka ciężka porażka. To bardzo trudno mówić w ogóle w temacie uzależnień o sukcesie. Aha. Ja myślę, że sukces to jest sukces osób, którym się udaje wyjść. To jest ich sukces. Ja nie patrzę na swoją pracę przez pryzmat sukcesu. Dla mnie to jest dużą radością. Każda osoba, która gdzieś wychodzi z uzależnienia. Naprawdę było bardzo dużo tych osób. Ja już w tej chwili nie różnicuję. Smutne jest to, kiedy ktoś traci życie. Smutne jest w wyniku uzależnienia. Smutne jest ktoś, gdzie w ogóle ktoś się traci, mając potencjał duży. Nie? No to są osoby uzależnione, są osoby, tak uważam, o wyjątkowej wrażliwości i wyjątkowych zdolnościach. I to jest smutne, kiedy... upiększacze rzeczywistości, gdzieś tam, tak? Też wie pan, też to neurotycznie, czasami nadmiarowo przeżywają pewne rzeczy, gdzieś mocniej przeżywają pewne rzeczy. Bardziej ich to boli. I czasami smutne jest to, kiedy widzi pan kogoś, kto ma taki potencjał, kto ma takie niesamowite zdolności, bardzo dużej wrażliwości, nagle on się traci. Nie? No to jest smutne. Dla mnie jest smutne. Nie? Trzy zasady na koniec, żebyśmy nie wpadli w pułapkę. Ma pan trzy zasady, które możemy zastosować, które w jakiś sposób uchronią nas przed pójściem? No trzy, może być więcej. Po pierwsze to jest myśleć, nie? Myśleć. Zanim cokolwiek postanowimy. Dużo myśleć. Po drugie pytać, jak czegoś nie wiem, pytać. Konsultować się, nie? Konsultować się i może taka jeszcze trzecia rzecz to wiedzieć, trudna, trzecia taka, że bardzo trudna będzie, budować taki świat swoich wartości, nie? Czyli odnosić się do własnych wartości, które chronią mnie przed autodestrukcją. Znaleźć takie wartości, nie? Które chronią mnie przed tym, że będę się sam wyniszczał, sam się zabijał, nie? Bo to jest zabijanie siebie. To jest, mówimy o chorobach śmiertelnych. To można sobie żartować, nie? Ale to są choroby śmiertelne, z tego się nie żartuje, nie? Ludzie rzeczywiście umierają, rzeczywiście mają taki moment, kiedy tracą się, czyli mądrość, nabywać tej mądrości, uczyć się, konsultować, no i budować swój świat wartości, że ja wiem co jest ważne. Ja kiedyś takie jedno ze zdań w terapii, które mnie bardzo zachęciły wiele lat temu, jednego z takich znanych psychoterapeutów, nieodwykowych w ogóle, zupełnie inny, a powiedział kiedyś, że człowiek, jeżeli nie wie, kim jest, nie wie, kim jest jako jednostka, jako człowiek i nie wie, jak chce, żeby jego życie wyglądało, to tak jakby umarł. I wtedy jest ten problem i wtedy jest droga uzależniona. Nie pan zobaczy, nie? Tak, nie wiem, kim ja jestem, nie wiem, jak ja chcę żyć, to wchodzę w byle jakoś, byle co wchodzę i to byle co gdzieś zaczynamy mną rządzić. I to jest coś, co jest smutne. Nie? I myślę, że też chyba w domu ta struktura rodziny. Żeby w ogóle problem, nie? Tak, bo to dziecko później wychodzi z jakimiś deficytami, tak? No dziecko przejmują rówieśnicy na jakimś tam etapie, powiedzmy, rozwojowym, nie? I rodzic, jeżeli nie ma tej bliskości z tym dzieckiem, no potem to widać. My jako rodzice mamy potężny dzisiaj, nie? Problem, jeśli chodzi o budowanie tej bliskości. Nie? No tak, bo wypiera to smartfon albo na przykład rówieśnicy, prawda? Czasem dla mnie jako rodzica już do dorosłej córki, która jest na studiach, już jest samodzielna, ale jednak dla mnie to jest, nie, czasami... Wyzwanie. No tak, tak. Naszym gościem był pan Paweł Lewicki. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Bardzo ważny temat i też starałem się nie żartować. Nie wiem, mam nadzieję, że mi poszło. Nie wiem.